I jazda. Któż tam wyjdzie na prowadzenie? Sileroy wyrwał i on prowadzi. Sileroy, książę nocy, leading lion, so good Malfika, Dalen. A z tyłu ostatni tam Luang, przedostatni Delos. Trzeci od końca Karese. Sileroy na drugiej pozycji, książę nocy. No, stawka dość mocno się rozciągnęła. Joanna Wyżyk się nie patyczkuje, ruszyła do boju na Sileroyu. Aczkolwiek pierwsza ćwiartka, no, niezbyt imponująca. Sileroy z przewagą 4-5 długości nad księciem nocy. Dalej So Good Malfik, Leading Lion, a Dalen razem z Kaheserem, Delos i w niewielkim odstępie Tam Luang. W połowie zakrętu wciąż na prowadzeniu Sileroy. Sileroy za nim książę nocy, na trzeciej pozycji Leading Lion. Dość lekko Kaheser, So Good Malfik, Adalen, Delos i wciąż ostatni Tam Luang. I za moment konie pojawią się na prostej finiszowej. Wyprowadza Delos i będzie uciekał. Sileroy oczywiście. Sileroy wyprowadza na prostą i ucieka. Polem Leading Lion, Adalen i Kaheser. No i te dwa konie w walce o zwycięstwa, Adalen i Kaheser. Do walki może jeszcze włączy się Delos, ale to trochę późno. Odjeżdża Adalen. Adalen, a tam walka o drugie miejsce i w celowniku. Adalen, Leading Lion, Kaheser, Delos. A więc Adalen pod Szczepanem Mazurem łatwo wygrywa gonitwę ósmą.